witajcie. Dzisiaj krótki odcinek o tym, jak się pozbyć z aloesu takich szkodników jak tarcznik albo przędziorek. Wpadł mi w ręce bardzo ładny aloes drzewiasty. Natomiast to, co zauważyłem, to na liściach poniżej, staram się wam pokazać, tutaj widać takie kropelki, kawałek bacika, kropelki rosy, takiego kleju. Liście są klejące, widać gdzieniegdzie, o tutaj będzie widać, jak to, zobaczcie, widać kropelki takiej małej rosy na liściach. I do tego tutaj, o tutaj gdzieś zobaczcie, widać takie małe brązowe kropeczki wszędzie. To oznacza, że mamy szkodnika na aloesie. To są bardzo małe owady. Czasami pojawia się jeszcze taka mgiełka z waty, takie jak pajęczyna pająka obok. Moim sposobem na to, żeby się tego ustrojstwa pozbyć, jest spirytus, woda, taki roztwór. Można dodać, niektórzy dodają jeszcze płyn do mycia naczyń, żeby łatwiej to schodziło. Mój sposób jest prosty, biorę wacik i powoli przecieram te miejsca, gdzie właśnie widać i to robactwo całe i klejące się liście. I tak w zasadzie całą roślinę czyszczę. Zmieniamy wacik, bo żebyśmy mieli pewność, że czyścimy cały czas czystym wacikiem. Postaram się tutaj wam to zbliżyć. No one łatwo nie schodzą, natomiast po paru próbach ten aloes robi się coraz czystszy. I w ten sposób właśnie każdy z liści trzeba wyczyścić. Przy łodydze jest ich najwięcej. Więc tutaj widać wyraźnie. Uda nam się tutaj pokazać na tym liściu, jak to trzeba wyczyścić. Widać, że nam schodzi ten cały syf razem z wacikiem. Niestety, no nie jest to proste pokazywać i nagrywać, ale coś może się uda. Trzeba bardzo dokładnie to zrobić. Troszkę czasu to zajmuje, nie będę was trzymał. To jest mój sposób. Dajcie znać, jakie sposoby wy stosujecie na owady, które atakują wasze sukulenty czy aloesy. Dzięki wielkie, do zobaczenia, pa, pa.